Dziś w programie Show Biznes po godzinach spotkanie z Joanną Racewicz, dziennikarką i prezenterką telewizyjną, a także autorką książek, która wydała właśnie najnowszą publikację Poczekalnia 13 rozmów o pandemii. Joanna Racewicz zaprosiła 13 znanych osobowości reprezentujących różne profesje do rozmowy o tym trudnym czasie. Jej goście opowiadają, jak COVID-19 zmienił ich aktywność zawodową, jak znoszą izolację oraz jak funkcjonują ich rodziny. W naszej rozmowie opowiedziała także, jak ona sama zniosła ten czas i czy jako społeczeństwo wyjdziemy z tej trudnej lekcji mądrzejsi. A dziś naszym gościem jest Joanna Racewicz, dziennikarka i autorka książki Poczekalnia, 13 rozmów o pandemii. Ale chciałbym zacząć, dzień dobry, od tego, że spotykamy się w niezwykłym miejscu, gdzie mamy widok na tętniące już życiem miasto. To widok, którego nam brakowało przez wiele miesięcy, bo pamiętamy wszyscy te przerażające filmy z sieci. A teraz jest powoli powrót do normalności, normalności, za którą wszyscy tęskniliśmy tak bardzo. Co było taką pierwszą rzeczą, którą pani zrobiła, na którą pani czekała właśnie po tym, kiedy będzie można już normalnie wyjść na świat? Wie pan co, brakowało mi oddechu na ulicy bez maseczki, brakowało mi ludzkich twarzy mijanych na ulicach. Takie tęsknoty, które kiedyś wydawały się kompletnie bajkowymi, jakimiś takimi oderwanymi od rzeczywistości, nierealnymi zupełnie, jak z jakiegoś katastroficznego filmu. Brakowało mi tego, żeby usiąść w restauracji z kimś bliskim i fajnym i spojrzeć sobie w oczy i porozmawiać i zjeść coś pysznego. Myślę, że mojemu dziecku brakowało pójścia do szkoły, choć ja nie ukrywam mieszane uczucia, czy to odmrożenie szkół miesiąc przed wakacjami, czy to jest dobry pomysł w sytuacji, kiedy dzieci nie są zaszczepione, w sytuacji, kiedy wielu nauczycieli też nie, bo to nie jest grupa zawodowa, która jest takie teraz modne słowo nowe, wyszczepiona jest w 100%, ale tutaj zawsze bierze się pod uwagę bilans zysków i strat, ta izolacja, w której młodzi ludzie byli miesiącami, odcisnęła się na ich psychice bardzo i myślę, że będziemy zbierać owoce jeszcze przez długie lata, owoce w tym negatywnym niestety znaczeniu. Wróćmy do samej książki, to jest 13 rozmów, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, 13 osobistości z różnych dziedzin. Jak narodził się pomysł właśnie na tę książkę, na zaproszenie takich, a nie innych osób? Rozmowa jest, tak jak w pana przypadku, nerwem mojej pracy, jest takim podstawowym narzędziem i takim najważniejszym chyba elementem w pracy dziennikarskiej, właśnie rozmowa, a nie wywiad, bo wywiad to jest takie, mam wrażenie, odpytywanie człowieka bez słuchania, bez uważności na tę drugą osobę. Ja zresztą byłam jedną z tych osób, które, pan pewnie też to zauważył, bardzo wiele osób wtedy robiło takie live'y na swoich social mediach, prawda? Spotykaliśmy się o różnych porach, to były zwykle regularne, jeśli idzie o poszczególne osoby, godziny. Ktoś rozmawiał z lekarzem, ktoś rozmawiał z kimś sobie bliskim, ktoś rozmawiał, nie wiem, z kimś z rodziny, a ja postanowiłam rozmawiać z osobami, które pozwolą nam jakoś poukładać, jakoś zrozumieć ten szalony świat, jakoś zrozumieć ten czas, który został nam dany jako wielkie sprawdzam, jako taki moment przełomu, jako taki czas zatrzymania właśnie. Planeta powiedziała nam stop i teraz zróbcie z tym, co chcecie. Bo to jest wielka szansa i dla mnie, mówię językiem naszej Ziemi, która też zrobiła takie w pewnym momencie. Delfiny wróciły do kanałów weneckich, zwierzęta podchodziły pod ludzkie siedziby, wyschodziły z lasów. Smog nagle opadł w japońskich miastach, co tam japońskich, w polskich. W polskich miastach. Polska jest niestety czarnym punktem na mapie Europy, jeśli idzie o smog. A to jest zupełnie już inna, to już zupełnie inna bajka. Ludzie przestali jeździć samochodami, zaczęliśmy się spotykać w takiej przestrzeni właśnie wirtualnej, wtedy dopiero, mając czas, żeby sobie spojrzeć w oczy i żeby powiedzieć ważne rzeczy, i żeby powiedzieć: mamo, kocham cię, tato, kocham cię, babciu, przepraszam, że cię nie uściskam, ale to dla twojego dobra. Świat stanął na głowie kompletnie, więc rozmawiając z tymi osobami, których nazwiska są na okładce i rozmowy z nimi w środku,
w swoich social mediach powiedziałam, no dobra, to wszystko jest ulotne, to wszystko jest takie pstryk i poleci w powietrze, a ja chcę nie ocalić od zapomnienia, bo ocalenie od zapomnienia jest, ocala się od zapomnienia coś, co jest piękne, coś, co jest dla nas bliskie, takie czułe, takie troskliwe, takie do przytulenia do serca. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał przytulić do serca czas pandemii, ale też to była wielka nauczka i wielka lekcja i modlę się, żebyśmy z niej wyszli mocniejsi i mądrzejsi. Tak, różne są na ten temat też opinie, także wśród pani gości, że nie zawsze jest ten optymizm, że wyjdziemy z tego właśnie mądrzejsi, że odrobimy te lekcje, ale pani wierzy, że jednak tak będzie, tak? Nie generalizowałabym, ja w ogóle się boję takich generalizacji, wie pan, że my wszyscy, my społeczność, my we the people, tak? Jak powiedział Wałęsa, Lech Wałęsa przed Kongresem Amerykańskim. Nie, wszyscy nie. Myślę, że wiele osób, zresztą proszę zobaczyć, w Polsce temat maseczki był jakimś takim przedziwnym tematem wolnościowym. Koronasceptycy twierdzili, że ci, którzy noszą maseczki, noszą kagańce na twarzy. Ile razy, zresztą z Michałem Pierwgiem kiedyś się o tym gadaliśmy, ile razy spotykaliśmy się z takimi pełnymi pogardy spojrzeniami ludzi z wyższością. Patrzyli na nas jak na tchórzy, jak na kogoś, kto poddaje się dyktatowi Billa Gates, że z całą pewnością przecież ten wirus nie istnieje. Nie przekonywały koronasceptyków w Polsce i wielu innych krajach dramatyczne obrazy z Lombardii, dramatyczne obrazy z Brazylii. A nawet polskie szpitale pełne ludzi przypiętych do respiratorów też nie. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby przekonać koronasceptyków, że wirus istnieje. On naprawdę był, jest i pewnie zostanie z nami już na zawsze. Swoim gościom zadaje pani jedno z takich pytań. Czy pamiętają ten moment, kiedy właśnie się dowiedzieli, czy usłyszeli po raz pierwszy o COVID-zie, o pandemii i jaka była ich reakcja? A czy pani pamięta ten moment? No ja widziałam go z bliska bardzo, bo pracuję w mediach przecież i w takich, w których też nerwem jest informacja. Te pierwsze wieści z Wuhan przecież przychodziły tak naprawdę już w grudniu 2019 roku. I wydawało się to, że jest to tak daleki, odległy świat, tylko zapomnieliśmy, że to chiński nowy rok, że to jest czas migracji, że to jest czas wyjazdów i że ten wirus razem z ludźmi przeszedł granice państw. Na początku rozmawialiśmy o COVID-zie trochę jak o takim znaku globalizacji, trochę jak takim dowodzie, że świat jest właśnie mały, że nam się skurczył, że podróże, że wszystko to, co człowiek osiągnął przez 21 stuleci sprawiło, że świat właśnie skurczył się do wielkości właściwie pastylki. Możemy być w ciągu kilkunastu godzin wszędzie w dowolnym miejscu na Ziemi. I tyle, i koniec. I czuliśmy się taką, znaczy była w nas taka, takie trochę lekceważenie, taka trochę dezynwoltura, taka myśl, właściwie moja chata z kraja. A muszę zapytać się też o to, czy tak jak pani się pyta swoich rozmówców, czy gdzieś pojawił się taki moment strachu czy lęku? Aha. O swoje życie, o zdrowie najbliższych. Tak. Wie pan, ten strach, on właściwie permanentnie nam, o strachu jest dużo też w rozmowie z Jackiem Santorskim i z Dorotą Zawadzką i z Robertem Rutkowskim. To są ludzie, którzy z emocjami pracują na co dzień. Ich zadaniem jest oswajanie i uczenie ludzi emocji, takiej instrukcji obsługi emocji. I wie pan, wydaje mi się czasem, jak tak patrzę też na młodych ludzi, i na to, jak oni podchodzą do pandemii, do tego trudnego czasu, że to, co tu użyję dużego słowa, dużego w sensie dużych kwantyfikatorów, to, co nam się nie udało, gdzie daliśmy ciała strasznie, to jest w oświacie, to jest
Wielki szacunek dla nauczycieli, bo praca w tych warunkach rzeczywiście była niełatwa i rzeczywiście duże poświęcenie i strony technicznej, i przygotowania lekcji, i tak dalej. Ale myślę sobie, że to był taki czas, który był nam dany niekoniecznie po to, żeby uczyć dzieci tabliczki mnożenia, tylko po to, żeby nad dziećmi się pochylić i pogadać z nimi właśnie o emocjach, właśnie o tym strachu, który nam towarzyszy, właśnie o tej obawie o najbliższych. Jasne, pewnie można powiedzieć, że od takich rozmów są rodzice, ale rodzice nie zawsze potrafią to zrobić. Rodzice też nie zawsze, nie chcę powiedzieć, że mają czas, bo nie ma usprawiedliwienia dla braku czasu dla swoich dzieci, bo nie po to je mamy, żeby je potem wypychać do szkoły i uważać, że wszystko jest załatwione, otrzepnąć ręce i po sprawie. Ale wydaje mi się, wie pan, że to była wielka też lekcja dla dorosłych, żeby pochylić się nad młodymi ludźmi i spróbować właśnie z nimi pogadać o strachu, o lęku, o obawach, o euforii być może czasem, która się pojawiała, kiedy wreszcie można było zobaczyć chociaż przez ekran komputera kogoś bliskiego i ważnego. Były takie zdjęcia, teraz mi przyszło do głowy, one wygrały jeden z konkursów fotograficznych na świecie, takie przytulenie człowieka przez człowieka przez folię. Mhm. Były otwory na ręce, wydłużone niejako ta foliowa bariera i przytulenie drugiego człowieka i przytulaną osobą była podopieczna domu spokojnej starości gdzieś w Argentynie i taka błogość na twarzy, kiedy opiekunka z tego domu spokojnej starości przytula tę starszą osobę i to zostało jako pamiątka tych czasów. Takich pamiątek będziemy pewnie mieli jeszcze dużo. Dużo. A brzmią zupełnie, jakbyśmy opowiadali o jakimś filmie, prawda? Tak jak na początku powiedzieliśmy. I to jest niezwykłe i niesamowite, że przeżywamy to i widzimy to na własne oczy. Chciałem się jeszcze zapytać, czy jest jakaś taka myśl, czy jakieś spotkanie właśnie z jedną z tych osób, która bądź które spotkanie wywarło na pani największe wrażenie? Nie umiem. Każde. Myślę, że każde było dla mnie ważne, każde było inne. Wie pan, ze wszystkimi tymi osobami też się w jakiś tam sposób znamy. Każda z nich była gościem w którymś z programów, na przykład u mnie, albo właśnie na socialach, więc jakby to też sprawia, że gdzieś tam ten dystans jest pewnie mniejszy, ale nie umiałabym wybrać. Z Adamem Sztabą na przykład słyszeliśmy się i robiliśmy tę rozmowę dwa razy, bo tak a propos technicznych jakichś kłopotów, to właśnie rozmowa z nim gdzieś umknęła, nie wiadomo gdzie. Zaczynała już być spisywana i nagle się okazało, że zniknęła, żeby było śmieszniej. W rozmowie chociażby z Andrzejem Sewerynem, no to obydwoje się śmieliśmy, że gdyby nie młodzi ludzie, gdyby na przykład nie mój wtedy 12-letni syn, który wpadł do pokoju, bo nie mogliśmy się połączyć, funkcjonowaliśmy na innych platformach. Tych socialowych i inne narzędzia mieliśmy po dwóch stronach. No więc poprosiłam mojego synka o pomoc i natychmiast się, to jest takie banalnie proste. Też jedno z takich pytań pada, pytanie o opinie, które gdzieś tam też właśnie pokutują, że pandemia to jest rodzaj eksperymentu społecznego. A pani jak uważa, czy faktycznie tak jest? Wie pan, eksperyment zakłada obecność dwóch grup badawczych, zakłada obecność badacza, jakiegoś demiurga, jakiegoś szalonego Zimbardo, który obserwuje nas przez jakieś weneckie lustro i sprawdza, jak się zachowujemy, trochę jak doświadczalne myszki. Nie, to chyba eksperyment jest chyba zbyt taką kategorią naukową bardzo i nie, ale jest to, sprawdzam. Wracamy do normalności, tak jak powiedzieliśmy. Miasto żyje. Przed panią jakie wyzwania w najbliższym czasie? Poza promocją książki, jak rozumiem. Ojej, to wyzwanie to teraz wakacje na przykład. Aha. Prawda? Co zrobić, gdzie będzie bezpiecznie, gdzie pojechać. A są już plany? Takie bardzo, bardzo powiedziałabym jeszcze ogólne, ale powolutku się klarują, tak.
Też to, na co zwróciłem uwagę, rozpoczynając książkę, to jest dedykacja, która jest dla, jak podejrzewam, dwóch bardzo ważnych osób w Pani życiu, dla Igora i Pawła. Tak, tak. Tak zadedykowałam tę książkę, to dwie bardzo ważne osoby dla mnie, ale pozwoli Pan, że tutaj postawię kropkę. Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.